Ostatnio miałem ochotę zagrać w Fire Redy, tylko że ta gra sama w sobie jest za łatwa, ale na szczęście z pomocą przyszedł mi Small Ant, który nagrał film z przechodzenia tej gry z takimi zasadami, że w sumie to ciężej już chyba się nie da, więc jako rodowity Polak musiałem mu ukraść pomysł. Zasady są takie, że nie mogę używać Pokeboli i też nie będę mógł złapać HM Pokemona. Do tego nie będę mógł ich ewoluować, nie będę mógł używać TM-ów i HM-ów niepotrzebnych do przejścia gry, czyli na przykład Flya nie będę mógł nikogo nauczyć i do tego nie będę mógł używać itemów leczących nawet poza walką, więc Liga Pokemon może być leciutkim problemem. Już bez przedłużania, zostawcie łapkę w górę, suba i zapraszam do oglądania. Na początek wybrałem żeńską postać, bo chyba jeszcze nigdy ją nie grałem na kanale i nazwałem się Semi, a jako że jestem bardzo kreatywny, to pozwoliłem grze wybrać imię rywala. Teraz poszedłem wybrać startera, czyli Bulbazaura, bo Squirtle nie może się nauczyć kata i po prostu przez moveset wydaje się najsilniejszym Pokemonem do tego wyzwania. Po tym oczywiście zawalczyłem z rywalem, z którym przegrałem, bo jakimś cudem dostałem 2 kryty z rzędu, a następnie klasycznie poszedłem po paczkę dla profesora Oaka i mu ją oddałem, za co dostałem Pokédex i bardzo użyteczne Pokebole. W drodze do pierwszego lidera Bulbazaur nauczył się Vine Whipa, z pomocą którego wszystkie Pokemony Brocka mogłem po prostu one-shotować. Chwilę po tym Bulbazaur chciał ewoluować, ale nie robimy tutaj takich rzeczy i dalej w jego pierwszej formie doszedłem do centrum Pokémon na Route 4, gdzie kupiłem Magikarpa, który pomimo posiadania samego Splasha nie będzie taki bezużyteczny, bo na przykład jak Bulbazaur dostanie Sand Attackami czy czymś takim, to będę mógł na niego zmienić i poświęcić go tylko po to, żeby statystyki startera się zresetowały. Następnie wziąłem Helix Fossil z Mount Moon i poszedłem na liderkę w Cerulean City, która specjalizuje się w typach wodnych, więc pokonanie jej też nie było największym problemem, ale teraz przyszła pora na teoretycznie ciężką walkę z rywalem. Zacząłem Bulbazaurem na Pidgeotto i udało mi się go uśpić i użyć Leech Seed, tylko że dostałem 3 razy Sand Attackiem, więc zmieniłem na Magikarpa i go poświęciłem, po czym wróciłem Bulbazaurem, który już bez dostawania niczym pokonał Pidgeotto, a resztę Pokemonów to już na luzie pokonałem. Po walce odmieniłem Billa w człowieka, za co dostałem bilet na statek, więc od razu na niego poszedłem, gdzie znowu pokonałem rywala i odebrałem kat od kapitana, dzięki któremu dostałem się na kolejną salę. Tym razem liderem był Serge, którego też łatwo udało się pokonać, tylko Raichu sprawił leciutkie kłopoty, ale następna jest Erika, czyli trawiasta liderka, z którą sam Bulbazaur miałby malutkie szanse na wygraną, więc poszedłem po Coin Case i pozbierałem z ziemi parę monet w kasynie, za które kupiłem Abrę, ale długo się nim nie nacieszyłem, bo od razu poszedłem go wymienić za Mimiena. Po tym ukradłem jeszcze Eevee i w trakcie ekspienia Mr. Mime'a pokonałem całe dojo, za co wziąłem Hitmonlee, bo Hitmonchan jest uselessem i w końcu poszedłem na liderkę. Pierwszy był Victreebel, którego zone-shotował super efektywny Psybeam Mimiena, druga Tangela, która skończyła tak samo, ale przez nią wbiłem 31 poziom, czyli Mr. Mime przestał mnie słuchać, z powodu czego po chwili walki z Vileplume'em mój Pokémon przegrał, ale chociaż mocno go obił, to dobiłem go katem Bulbazaura. Po odznace szybka baza Teamu Rocket, szybka walka z Giovannim, szybki rywal w Pokémon Tower i szybkie ratowanie pana Fugiego, po czym poszedłem do Silvko przejętego przez zespół R i musiałem tam znowu zawalczyć z rywalem, którego Charizard totalnie niszczył moją drużynę, więc zostałem zmuszony do podekspienia Mimiena do 43 poziomu, żeby nauczyć go Psykick i teraz jeszcze raz zawalczyłem z rywalem. Zacząłem klaunem na Pidgeota, którego pokonałem 2 Psykickami. Drugi był Gyarados, więc wystawiłem na niego Bulbazaura i po chwili boostowania się Growthem i leczenia Symphesisem wygrałem z nim 2 Razor Leafami. Trzeci był Execute, więc jeszcze przed padnięciem mocno go obiłem i dobiłem Psykickiem Mimiena. Przedostatni był Alakazam, to wystawiłem na niego Hitmonlee i z jakiegoś powodu używał on tylko Future Sighty, przez co udało się go pokonać. Ostatni został Charizard, od którego byłem szybszy i dzięki temu udało mi się go pokonać 2 Psykickami Mimiena.
Po walce w końcu zdobyłem Pokemona, którego będę mógł nauczyć Serf, czyli Laprasa, i od razu poszedłem na walkę z Giovannim. Zacząłem Laprasem na Nidorino, użyłem Confuse Ray i zmieniłem na Mimiena, który zwanshotował go Psychikiem. Druga była Nidoqueen, która padła na dwa te same ataki. Kolejny był Kangaskhan, na którego wystawiłem aż 4 Pokemony, które mocno go obiły, ale każdy z nich padł. Aż w końcu Lapras musiał go pokonać Body Slamem, a ostatni został Rayorn, którego mogłem wykończyć Perish Songiem dzięki temu, że miałem jeszcze w drużynie Magikarpa. Teraz przyszła pora na walkę o kolejną odznakę i znowu nie miałem żadnych szans, więc znowu musiałem podekspić, po czym przyszedłem na rewanż. Zacząłem Hitmonlee na Kadabrę i pokonałem go paroma Brick Breakami. Drugi był Mr. Mime, więc zmieniłem na Magikarpa, żeby przyjął Future Sighta, po czym wystawiłem Laprasa, który wygrał paroma Ice Beamami. Przedostatni był Venomoth, który padł na Psychika Mimiena, a ostatni Alakazam, którego resztą Pokemonów udało się pokonać. Następnie odebrałem Serfa i Strengtha, po czym od razu poszedłem na kolejny gym, w którym stoczyłem chyba najcięższą walkę w moim życiu. Po walce poszedłem po Old Amber i odmieniłem moje dwie skamieliny, Womanite'a i Aerodactyla, po czym poszedłem na Blaine'a, którego trzy pierwsze Pokemony, zwanshotowałem Serfem Laprasa, a z ostatnim Arcanine'em rozprawiłem się dwoma Psychikami Mimiena. Teraz od razu poszedłem na ostatni gym, który w sumie też był mega banalny, to bezproblemowo wygrałem, przez co zdobyłem ostatnią już odznakę i w końcu mogłem wziąć udział w lidze Pokémon, przed którą podekspiłem Pokémony do 63 leveli, bo taki jest najwyższy level w lidze. Przypominam, że między walkami nie mogę się leczyć, ani nawet eliksiru użyć, więc taktyka jest prosta. Po prostu wszystko one-shotować i nie marnować głupio ataków, a pierwsza jest Lorelei. Zacząłem Hitmonlee na Dugonga, którego zwanshotowałem Brick Breakiem. Drugi był Slowbro, więc zmieniłem na Laprasa i po chwili spamowania Body Slamem, jako że był sparaliżowany, a nie chciałem, żeby Lorelei jeszcze używała potki, to zmieniłem na Bulbazaura, użyłem Growth i zwanshotowałem go Razor Leafem, w trakcie czego dostałem Ice Beamem. Trzeci był Lapras, który padł na parę Brick Breaków Hitmonlee, przedostatni Cloyster, który skończył tak samo, a ostatnia Jinx, która padła na jednego kryta. Drugi był Bruno, pierwszego Onixa zwanshotowałem High Jump Kickiem i w sumie nie wiem, po co ryzykowałem użycie tego ataku, jak Brick Breakiem i tak bym go pokonał, ale za to drugi był też Onix i na nim już nie miałem zamiaru ryzykować. Trzeci był Hitmonchan, który padł na 3 wing ataki Aerodactyla, czwarty Machamp, który postanowił mnie nie bić, to go pokonałem dwoma atakami, a ostatni został Hitmonlee, którego Mimien zwanshotował Psychikiem. Trzecia walka była z Agatą, w trakcie której miałem flashbacki z walki z Kogą, a czwarty był Lance. Zacząłem Bulbazaurem na Gyaradosa i mój starter był wolniejszy, przez co niestety dostał Hyper Beamem i tak padł mój pierwszy Pokémon. Postanowiłem, że wystawię Omanite'a, którym trzema Ancient Powerami udało się go pokonać, a po nim zostały same Smoki i Aerodactyl, które Lapras połanshotował Ice Beamem. I w końcu przyszedł czas na walkę o miano czempiona. Zacząłem Laprasem na Pidgeota, którego pokonałem dwoma Ice Beamami. Drugiego z jakiegoś powodu wystawił Raidona, to po prostu zwanshotowałem go Serfem. Trzeci był Exeggutor, na którego postanowiłem zostać i go też udało się pokonać Laprasem, używając Ice Beam. Czwarty był Alakazam, od którego Hitmonlee niestety był wolniejszy, więc padł nic nie robiąc, to wystawiłem Aerodactyla, który powinien z nim przegrać, ale z jakiegoś powodu Alakazam po prostu przestał mnie atakować, to ledwo udało się go pokonać. Przedostatni był Gyarados, któremu próbowałem coś zrobić Omanite'em, ale byłem wolniejszy i dostałem one-shota, więc wystawiłem Laprasa, który obił go Body Slamami do dosłownie jednego HP, ale niestety nie dał rady, to Aerodactyl musiał dokończyć robotę. A ostatni został Charizard, od którego mój Pokémon był szybszy, dzięki czemu one-shotowałem go Ancient Powerem. I w taki sposób zostałem czempionem.